Może rozpocznę od krótkiego przypomnienia wizji apologetyki, która prowadziła nas od wielu lat. Jak słyszeliśmy, niektórzy mają wspomnienia z 2003 roku, sprzed kilkunastu lat. Więc oprócz jakiejś definicji apologetyki, od samego początku prowadziło nas też zdanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. To jest zdanie z trzeciego rozdziału, czyli pierwszy Piotra, rozdział trzeci. Zdanie, które brzmi tak. Nie obawiajcie się i nie dajcie się zaniepokoić. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Gdzie tutaj tkwi słowo apologia? W tym słówku obrona. Bądźcie gotowi do obrony. Tam jest greckie słowo apologia. W spolszczonym brzmieniu to jest właśnie apologia. I zauważmy, że apostoł mówi nam, bądźcie gotowi do obrony, czyli bądźcie gotowi do apologii. Jeżeli ktoś jest gotowy do apologii i apologię uprawia, no to właśnie to, co robi, to się nazywa apologetyka. Ale dlaczego to zdanie jest ważne? Dlatego, że apologetyka, biorąc pod uwagę słabość ludzkiej natury, ma nieuchronną tendencję ciążenia do kłótliwości. No tak jest. No bo jesteśmy wszyscy ludźmi i jak zaczynamy wchodzić w obronę naszej wiary, to często dość szybko wznosi nas na zakręcie w takie regiony wytykania innych błędów, a w szczególności z radością wytykania ich błędów, bo ktoś się pomylił, albo coś powiedział lub napisał nie tak, albo z wielką satysfakcją wskazywania różnych nielogiczności. Jednym słowem, raczej nie w takie rejony, o które chodzi. Dlatego jest ważne, że apostoł napisał: Pana Chrystusa miejcie w sercach. Najpierw musi być w sercu Pan Jezus, ten, który jest łagodny i pełen miłosierdzia. Ten, który nosi ciężary ludzi. To jest ten wśród was, ten, który służy. To jest wielkie zapraszanie Pana Jezusa do serca. Przed chwilą mieliśmy mszę świętą. Pana Chrystusa miejcie w sercach. Teraz miejcie w sercach za świętego. To jest bardzo ważny fragment, bo to jest cytat z proroka Izajasza, który się odnosi do Boga Jahwe. A tu apostoł to zdanie odnosi do Chrystusa. Kiedy Jezus z Nazaretu, to jego miejcie za tego świętego, którym jest Bóg Jahwe. Jest prawdziwie Bogiem, Synem Bożym, miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Widzimy więc, że chociaż nas wynosi w takie regiony, ale chcemy uniknąć kłótliwości i wykazywania ludziom błędów. Aha, pomylił się, nie robisz coś, tu było to pełniło. Tylko raczej dzieje się nadzieją. Nadzieja to taką miłą cechę, że kiedy się ją dzielimy, to się pomnaża. Tak? Dlatego, bo wspólnota, która razem cieszy się nadzieją, też nawzajem wspomaga się tą nadzieją. Dlatego spodziewamy się, że ten, z którym może rzeczywiście polemizujemy, też będzie miał udział w tej nadziei, która w nas jest. A jest to oczywiście nadzieja na życie wieczne, nadzieja w Chrystusie Jezusie. To jest pierwszy Piotra 3:13 i tak staramy się rozumieć apologetykę, chociaż pewnie nie zawsze nam wychodzi. Co do owoców apologetyki, to podzielę się czymś, co zaobserwowałem dzisiaj rano, idąc do kurii. Tak, do kurii mam blisko, ale nie na tyle blisko, żeby po drodze nie minąć księgarni archidiecezjalnej. Mijam księgarnię, spoglądam na wystawę, patrzę, książka. Jaka książka? Kościół? Na pewno oskarżą? Tak. Nie chcę dożyć własnym oczom. Przybliżam się do wielkiej szyby wystawowej.
Aldo, widzę, Marek Piotrowski, Kościół Oskarżony. Ja myślę, że to też jest jakiś powód spotkań, debat, dyskusji, przemyśleń. No właśnie, obrony nadziei, która w nas jest. Więc stoi tam sobie na wystawie, na takim miejscu, że się od razu rzuca w oczy książka Marka Piotrowskiego, naszego głównego organizatora. Pierwszy Piotra, 3:15. Dobrze. Temat, który dzisiaj wieczorem chcę poruszyć, to jest ten, który zasygnalizowałem już w czasie przy świętej, czyli ta triada. Zbawienie, odkupienie i usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie może w uszach większości chrześcijan brzmi tak troszkę teoretycznie, słyszymy usprawiedliwienie, a to chyba coś u świętego Pawła. To chyba bibliści się na tym zdają. Natomiast takie słowa jak zbawienie i odkupienie przewijają się na co dzień w języku chrześcijańskim. Są w pieśniach, są w roku liturgicznym, w różnych modlitwach, w prefacjach, w nabożeństwach, szczególnie wielkopostnych. I jest pewne ryzyko, że tak bardzo często używając tych słów zbawienie i odkupienie, troszkę zatracimy ich pełnię, czyli ostrość. Dopiero kiedy wszedłem dzisiaj w tej sali, zdaję sobie sprawę, że będziemy mieli i dzisiaj, i jutro, i w niedzielę nieocenioną pomoc graficzną do wgłębienia się w te trzy pojęcia. Mianowicie mam na myśli ten wizerunek, który oczywiście jest związany z założycielem zgromadzenia, w którym się tutaj znajdujemy. Na tym wizerunku tak, widzimy ukrzyżowanego Chrystusa. To jest właśnie odkupienie. Tak trochę niżej pod krzyżem widzimy kielich. I jesteśmy pewni, że to jest kielich zbawienia. Wezmę imienia Pana, podniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pana. To jest ten kielich, o którym Pan Jezus mówił, to jest kielich nowego i wiecznego przymierza, kielich krwi mojej, która za was będzie wylana. Za was, czyli to jest cena. To jest odkupienie, jest zbawienie. Jest cena tego zbawienia. I mamy też postać świętego, który ten sam krzyż ma na sobie. Czyli co zrobił? Przyjął. Wziął do swojego serca dar. To właśnie znaczy ten krzyż na sobie. A wzięcie do siebie, to w języku świętego Pawła, wzięcie się wydaje właśnie usprawiedliwienie. To jest usprawiedliwienie. Kiedy to, co jest obiektywnie na razie na zewnątrz mnie, to czego dokonał Pan Jezus, może stać się skuteczne we mnie. Ten krzyż tutaj na sercu. No, oprócz tego ten wizerunek przypomina mi też wydarzenie sprzed pewnie 5 lat, którego byłem nie świadkiem, nie, byłem aktywnym bohaterem na Hradczanach w Pradze. Byliśmy tam, byłem delegatem diecezji wrocławskiej na uroczystość chyba 750-lecia Jana Luksemburskiego, osoby bardzo ważnej dla historii Czech. I ponieważ byłem troszkę wcześniej i była godzinka czasu, więc sobie tak chodziłem przed katedrą na Hradczanach już pięknej szupany z takimi czerwonymi obrzywkami, no i właśnie z tym krzyżem biskupim na piersiach. Kiedy to była 9 rano, podszedł do mnie jakiś jegomość, który chyba mnie całkiem wytrzeźwiał po poprzednionocnej jakiejś libacji, tak wskazywał jego stan i zaczął wołać do mnie po czesku, ale po czesku jak się tak wolno dobitnie wobec bardzo wielu świadków na ulicy. Woła, to można zrozumieć. Więc zrozumiałem, że woła, ha, ten krzyż w sercu trzeba go mieć, a nie na wierzchu na nic ogłosić. O, to jest to, prawda? Białańca zresztą. Tak wołał, tych świadków było bardzo dużo. Za granicę, bo to takie miejsce, gdzie pełno wycieczek zagranicznych. Ja tak sobie myślę, co tu zrobić. To ewidentnie jakiś taki, chyba niekoniecznie mający własny dom, jegomość, chyba jeszcze nie wytrzeźwiał. Ale mając nadzieję, że chociaż to Czech zrozumie, powiedziałem mu, masz rację, rzeczywiście,
tego spodziewał i uszło z niego powietrze i odszedł. Także ja on był zadowolony i ja. Krzyż trzeba nosić w sercu, czyli obiektywny i istniejący na zewnątrz nas dar, trzeba przyjąć. To taka zapowiedź. A teraz 10 minut, które być może wydadzą nam się rozmową na inny temat. 10 minut, które chyba dopiero po 10 minucie stało się właśnie jasne, co oni tutaj robią. To jest wprowadzenie, które chce pójść do fundamentu. To znaczy uświadomienie sobie, że zanim użyjemy takich słów jak odkupienie, zbawienie, usprawiedliwienie, to koniecznie musimy zadać uprzednie wyobrażenie o stanie człowieka. Każdego człowieka, i tego człowieka, i w ogóle człowieka. Trzeba mieć jakieś wyobrażenie, odczucie, intuicję o stanie człowieczeństwa w człowieku, zanim tych trzech słów użyjemy. I teraz właśnie to wprowadzenie, które od razu się wyda wszystkim, mówię nie na temat. To jest są cytaty z gazety codziennej. Gazeta nazywa się Rzeczpospolita. I z 5 sierpnia zachowałem sobie ten artykuł, pomyślałem sobie od razu, że nam się dzisiaj przyda, z takiego artykułu pod tytułem Kościół równych, utopia czy rzeczywistość. I to jest artykuł, w którym autor zabiera głos na te tematy takie nośne teraz w społeczeństwie LGBT i homoseksualiści. I przedstawia się autor jako młody człowiek, socjolog i katolik. No, na razie tak, socjolog, młody człowiek, socjolog, katolik. I pisze, dla mnie zupełnie niezrozumiałe jest podejście dostojników Kościoła, tak to sformułował, do kwestii homoseksualizmu. Jakiś absurd. Dlaczego? No bo homoseksualizm jest naturalną i wrodzoną cechą. Dobrze, potem pisze coś takiego. Mnie, jako konserwatywnemu katolikowi nowego pokolenia, sam siebie ocenia jako katolika konserwatywnego. Tyle, że katolik to jeszcze konserwatywny. Mówię, robi się smutno, kiedy ludzie bez serca starają się przeciwstawiać prawa osób homoseksualnych w nauczaniu chrześcijańskiemu, bo Kościół się oddala od tego, co najważniejsze, czyli od miłości bliźniego i nauczania Chrystusowego. Sobie katolik młody, to pewnie też ma znaczyć, że taki jakby może nie ulegający prądom tego świata, skoro młody, a przecież teraz się o katolik, dlatego jeszcze konserwatywny. Pisze dalej tak. I to mi się wydaje kluczowe, zaraz zobaczymy, do czego nam się to przyda. Jeśli ktoś urodził się homoseksualny, to pozostaje nam jako katolikom wierzyć, że Bóg w całej mądrości stworzył go taki. I nie żywi nienawiści do takich osób, a wręcz kocha je jak ojciec. No, to jest cytat, więc tak to zostało sformułowane. Teraz to zdanie, tych kilka zdań, które przeczytałem z artykułu z Rzeczpospolitej, to są zdania dość typowe. To są zdania symptomatyczne. One sygnalizują pewien stan świadomości, nie tylko społeczny, również u katolików. Artykuł, nawet można go przeczytać w całości w internecie, on robi wrażenie napisane, jako tekst napisany przez człowieka szczerego. On nie jest zaczepny, on nie jest jakiś kąśliwy. Robi wrażenie, że ktoś, kto uważa siebie za katolika, konserwatywnego katolika, rzeczywiście nie wie, o co chodzi. Nie jest w stanie tego pojąć. I kiedy pisze, że jest mu smutno, właśnie też ciekawe, że jakby no, nie rzuca się z oskarżeniami na tych, których nie zrobił, mi jest po prostu smutno. Dlaczego tak jest? Ja nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. O co to w ogóle chodzi? To jest dość symptomatyczny obraz postawy, którą
którą możemy jeszcze zilustrować kilkoma innymi przykładami. To są przykłady zaczerpnięte ze świata chrześcijańskiego. Nie z jakichś tekstów wojujących ateistów, czy wrogów Pana Boga, czy nieprzyjaciół Kościoła, tylko rzeczywiście szczerych ludzi. Inny przykład znalazłem sobie, akurat jest wypowiedź anonimowego internauty, ale wydaje mi się też bardzo trafna jako syntetyczny wyraz postawy, do której chce się odnieść. Internauta pyta tak: jeżeli Bóg miałby być przeciwny homoseksualistowi, to dlaczego wymyślił homoseksualizm? Dlaczego Pan wymyślił homoseksualizm? Nie mogę tego zrozumieć. Jeżeli wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest dobre, no to homoseksualizm też musi być dobry. Nie rozumiem tego. Albo to jest nawet zaciągnięte wprost z amerykańskiego tekstu jednego z kościołów amerykańskich. Zaprezentuje się uczelnia, chrześcijańska uczelnia, autoprezentacja chrześcijańskiej uczelni. I prezentuje się w ten sposób: lesbijki, geje, biseksualiści, transgender są stworzeni przez Boga na jego obraz. Są stworzeni na obraz Boga. A więc dalszy tekst mówi: jako kolegi chrześcijański zapraszamy w nasze szeregi. I to dotyczy nie tylko jakichś chrześcijan innych wyznań. Akurat przykład kolegi to był jakiś protestancki kolegi, ale jest też ojciec jezuita James Martin, który jest bardzo znanym jezuitą amerykańskim. I we wskazówkach dla katolików LGBT, które były też w Polsce opublikowane, w tych wskazówkach pisze tak: Bóg cię stworzył. Jeśli jesteś osobą LGBT, to jest dla ciebie najważniejsza wskazówka. Bóg cię stworzył. Nie pozwól więc wpędzać się w poczucie winy z powodu tego, kim jesteś, to zupełnie jak urodzić się praworęcznym albo leworęcznym. Te przykłady, jeden właśnie młodego, konserwatywnego katolika, drugi anonimowego internauty, trzeci protestanckiego kolegium, czwarty bardzo znanego jezuita amerykańskiego, który robi się też popularny w Polsce. Wszystkie sygnalizują nam pilną potrzebę naszego tematu. Pilną potrzebę naszego tematu, ponieważ one wszystkie są symptomami, że coś w chrześcijańskiej świadomości, jak widać, i świeckich katolików, i duchownych katolików, i niekoniecznie katolików, coś w świadomości zanikło, czy zanika, coś, co uniemożliwia zrozumienie podstawowego orędzia chrześcijańskiego. Co powiedzieć na takie powtarzające, dzisiaj bardzo obecne w dzisiejszej kulturze, mniemanie, że kiedy mamy przed sobą człowieka z jego jakimiś postawami, zmaganiami czy problemami, to nasza odpowiedź kończy się na tym, że człowiek jest stworzony przez Boga, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i że przez to, co Bóg stworzył, jest bardzo dobre. Co to właściwie jest nie tak? Co właściwie jest nie tak w tej postawie? Gdzie tu się kryje problem? No, skłonność nie jest grzechem. Grzechem jest ulegany takiej skłonności. Dobrze, ale myślę, że taka odpowiedź nas zaprowadzi jeszcze niedostatecznie daleko. No bo jeżeli, tak staram się wejść w tą logikę, jeżeli Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i wszystko, co stworzył, jest bardzo dobre, to skłonność też, idąc za tą logiką, jest dobra. To dlaczego uleganie tej skłonności miało być grzechem? Tak, nie ma grzechu. Bóg nie stworzył homoseksualizmu. Znaczy, dobrym w tym, że my nie jesteśmy w raju, tylko żyjemy w rzeczywistości po grzechu pierwotnym. Właśnie! Tu jest problem. Tu jest problem. I zobaczmy, że to jest problem
pierwotny. On uprzedza naszą dyskusję, on uprzedza debatę na tym, czy skłonności są złe, czy uleganie skłonnościom jest złe. Używanie takich pojęć jak zła lub dobra, realizacja złej lub dobrej skłonności, używanie takich pojęć zakłada uprzednio wybór między dwiema wizjami człowieczeństwa. Czy człowiek, tu mamy przykład, stoję sobie jako człowiek, czy ja jestem w sytuacji analogicznej do Adama i Ewy z pierwszego i drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, czy też jestem w jakiejś innej sytuacji? Ja jestem w sytuacji analogicznej do sytuacji Adama i Ewy, ale czy na pewno z pierwszego i drugiego rozdziału? A z którego? Po wygnaniu z raju. Po godzinie przyszedł. Po wygnaniu z raju. Ewidentnie. Zauważmy, że te opinie, które przytoczyłem do wypowiedzi te zdania, one odwołują się do Słowa Bożego, odwołują się do Pisma Świętego, ale wydają się ograniczać Słowo Boże w moim wydaniu Biblii do dwóch kartek. Wydaje się, że ci ludzie ze Słowa Bożego przyjęli dwie kartki. Rzeczywiście w pierwszym rozdziale Biblii jest napisane, że widział Bóg, że wszystko, co uczynił, jest bardzo dobre. I rzeczywiście w drugim rozdziale jest napisane o Bożym błogosławieństwie i dla małżeńskiego życia Adama i Ewy, a to są tylko dwie kartki. A Biblia, jeżeli ktoś nie wie, że to mogę zademonstrować, jest znacznie grubsza niż dwie kartki. Tych kartek jest dużo. Tych kartek jest w moim będzie ponad 1000. To o czym jest cała reszta? O czym jest tych 1100, jeżeli do rozeznania rzeczywistości duchowych i moralnych wystarczą dwie kartki? To co to robi cała reszta? Widzimy? Problem jest absolutnie pierwotny i fundamentalny. Nie jesteśmy w sytuacji raju. Nie jesteśmy mieszkańcami świata takiego, jakim go Bóg stworzył. Świat, mamy na myśli przede wszystkim świat ludzkich serc, sumień, relacji, świat, w którym żyjemy, jest takim, jak go Bóg stworzył, ale światem zaburzonym. O tym czytamy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, który zaczyna się znamiennymi słowami, a wąż był najbardziej człowieku ze wszystkich ludzi, dobrze wiemy, co się tam dzieje. Dzieje się złamanie przymierza, dzieje się grzech pierwszych ludzi, dzieje się wygnanie z rany. Prawdę mówiąc, do dwóch pierwszych kartek wystarczy dodać jeszcze tylko jedno, żeby się dowiedzieć, że wygnawszy człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Ewy cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. O tym jest cała reszta Biblii. Następne 1000 stron jest o tym, mówiąc już tak bardzo obrazowo i kolokwialnie, że Pan Bóg myśli, co z tym zrobić? Co z tym wszystkim zrobić? Oni nie powinni być poza rajem. Oni powinni być gdzie? W raju. No ale oni się wyprowadzili z tego raju swoją postawą, swoimi czynnościami, swoim tym, co zrobili. Oni się schowali przed Bogiem. Oni się przed tobą chowali. Co z tym zrobić? To, mówiąc kolokwialnie, łapanie się Pana Boga za głowę i pytanie, co z tym zrobić? To nazywa się historia zbawienia. To nazywa się historia zbawienia. My mówimy o absolutnym fundamencie Słowa Bożego. A jednak jest to potrzebne. Przykłady przeze mnie podane pokazują, że nawet wśród duchownych mamy niezrozumienie, że Biblia jest dłuższa niż dwie kartki. To jest historia zbawienia
i że historia zbawienia to jest historia Bożych wysiłków i starań planów, żeby odwrócić niekorzystną sytuację człowieka. Jednym słowem, jeśli obserwujemy jakąś, żeby powrócić do pierwotnego przykładu, jakąś tendencję w człowieku, jakiś impuls, jakąś pasję, jakieś pożądanie, to nie wystarczy stwierdzić jego istnienie. Jeżeli w człowieku jest pasja, impuls, pożądanie, poruszenie wewnętrzne, znaczy jest. Jak jest, to jest dobre. Dlaczego? Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest bardzo dobre. Nie wystarczy. Ponieważ musimy się zastanowić, i o tym nas uczy Pismo Święte, czy ten impuls pochodzi z pierwotnego planu Bożego, czy też pochodzi z jakiegoś rodzaju zaburzenia, które jest wynikiem grzechu pierwszych rodziców. Bo to, co obserwujemy dzisiaj, to jest świat przez Boga stworzony, ale też świat przez grzech zaburzony. Lektura zakończona na dwóch pierwszych kartkach Biblii to jest lektura mniej więcej jednego promila Słowa Bożego. To się wydaje stanowczo za mało. To się wydaje stanowczo niewystarczające, aby mieć chrześcijańską wizję, chrześcijańskie rozeznanie i chrześcijańskie narzędzia do zrozumienia właściwej sytuacji człowieka. Właściwa sytuacja człowieka jest sytuacją zaburzoną. To się nazywa grzech pierworodny. Ta nazwa grzech pierworodny ma właśnie oznaczać zaburzenie. Ma właśnie oznaczać jakiś rodzaj turbulencji wprowadzonej w życie, która towarzyszy każdemu człowiekowi. Gdyby porównać ludzkie serce do jakiegoś stawu pięknego, górskiego, może morskiego oka, to natura ludzka nie przypomina powierzchni tafli morskiego oka bez wieczną nocą, odbijającą sobie piękny księżyc i gwiazdy. Raczej przypomina tafle morskiego oka, do którego ktoś przed chwilą rzucił ogromną cegłę. To jest turbulentne, to jest zaburzone. Stąd biorą się w człowieku nie tylko dobre poruszenia, ale też złe. Nie tylko szlachetne odczucia, ale i szpetne pasje. Oczywiście to, że w człowieku są też najróżniejsze niekorzystne poruszenia czy cierpienia, to oczywiście zauważają także ci, którzy tak lekkomyślnie wypowiadają opinię, sprowadzając wszystko do jednej odpowiedzi. Skoro wszystko, co stworzył Bóg, było bardzo dobre, a my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to wszystko, co w nas jest, jest wobec tego bardzo dobre, więc problem mamy z głowy. Oczywiście nawet ci, którzy tak lekkomyślnie i na skróty tym jednopromilowym chrześcijaństwem oceniają sytuację, to oczywiście wiedzą, że w człowieku jest dużo cierpień i zaburzeń, ale regułą jest, że źródło tych cierpień widzą gdzieś na zewnątrz. Gdzieś na zewnątrz. Dlaczego człowiek ma problemy, albo dlaczego jest złośliwy, albo dlaczego krzywdzi innych, a może i siebie krzywdzi? Przyczyny trzeba znaleźć na zewnątrz. No, bo pewnie w dzieciństwie był krzywdzony albo prześladowany. Dobrze, może tak rzeczywiście było, ale oczywiście nie odpowiada nam to na pytanie, ale dlaczego ci, którzy go tak krzywdzili, nosili to w sobie? No to może oni też byli w dzieciństwie w złym środowisku, albo może ich też rodzice krzywdzili. Widzimy, że robi nam się łańcuch odpowiedzialności odsyłający jakąś historyczną za przeszłość. Inni pewnie raczej wskazują odpowiedzialność za zło, tak trzeba powiedzieć, w człowieku, zawsze na zewnątrz. Zawsze na zewnątrz mnie. Może w relacje społeczne, dlaczego ludzie są źli, albo krzywdzą siebie nawzajem, albo wyrządzają szkody i no bo relacje społeczne są nie takie. To jest typowa odpowiedź marksistowska. Trzeba zidentyfikować jakieś problemy w strukturach społecznych. Jak się je zlikwiduje,
wyzysk ekonomiczny, to ludzie nie będą nośnikami zła. Staną się czystym dobrem. Bo źródło zła jest zawsze na zewnątrz. Tego typu poglądy, to takie nazwanie, jeden marxistowski, drugi taki czysto psychologiczny, one też przenikają do chrześcijaństwa. I podobnie jak podają przykłady szczerych chrześcijan, robią wrażenie szczerych, którzy nie mogą zrozumieć, dlaczego jakaś tendencja w człowieku jest oceniana jako tendencja zła, negatywna, turbulentna. Podobnie w języku wielu chrześcijan pojawiają się sformułowania, które ewidentnie mówią, że źródło zła jest zawsze na zewnątrz, poza mną. Przypomnijmy sobie, ileż to razy widzieliśmy teksty chrześcijańskie mówiące o uwolnieniu się z poczucia winy. Z poczucia winy. Pewnie często to spotykamy, prawda? Jak zwalczyć poczucie winy? Jak uwolnić się od poczucia winy? Zobaczmy, że takie stawianie problemu, że jakąś wartością, pożądaną wartością, pożądanym efektem jest uwolnienie się od poczucia winy, takie sformułowanie zakłada uprzednio, że wina nie leży we mnie, leży w społeczeństwie, albo w rodzicach, albo w strukturach ekonomicznych, albo może w innym narodzie. To tam jest wina, a ja się muszę tylko uwolnić od poczucia, że wina jest moja, bo nie może być moja. Przecież ja jestem stworzony przez Boga, a wszystko, co Pan stworzył, było jakie? Bardzo dobre. Ta niepohamowana pasja używania sformułowania uwolnić od poczucia winy jest takim papierkiem lakmusowym, zdradza głębokie niezrozumienie istoty chrześcijaństwa. W pewnym sensie Pan Jezus proponuje uwolnienie się od poczucia winy, ale za pomocą jakiego zabiegu? Uwolnienia się od winy. Jeśli uwalniam od winy, to oczywiście uwalnia już od poczucia winy, bo wina została jaka? Odpuszczona. Jeśli natomiast wina nie jest odpuszczona, to może dobrze jest człowiek ma poczucie winy. Może poczucie winy jest po prostu wyrazem realizmu. Jeżeli jestem winny, kogoś obraziłem, kogoś okradłem, kogoś skrzywdziłem, kogoś wykorzystałem, to może dobrze, że sobie z tego zdaję sprawę. To może jest po prostu realistyczna ocena sytuacji. Jeżeli się uwolnię od poczucia winy, będąc winnym, to być może zaczynam żyć w świecie marzeń, w świecie nieprawdziwym. Bo rzeczywistość jest, czyli wina, a ja nie mam poczucia winy. To może wcale nie jest dobrze, że tak jest. Widzimy? To jest ten fundament, od którego postanowiłem zacząć, żeby uświadomić sobie, dlaczego Pismo Święte jest całością i dlaczego Słowo Boże jest nam potrzebne jako komplet. I pierwsza i druga kartka, i 101 i 102, 1001 i 1002, to jest całość. Właśnie to Boże objawienie. Boże objawienie jest jak zwierciadło, w którym przeglądając się, możemy zrozumieć swoją sytuację w życiu. Jeśli używamy słowa zbawienie, co to w ogóle znaczy zbawienie? To bardzo ciekawe słowo. Ono jest o tyle ciekawe, że w języku polskim tego słowa nie używamy poza kontekstem religijnym. W tym sensie jest ciekawe. W innych językach tak nie jest. W innych językach salvation, oprócz czasowych save, wtedy włosy to są słowa też języka potocznego. A w języku polskim tak nie jest. W języku polskim kiedy można? Czy ktoś z was kiedyś kogoś zbawił? Wybawił. A czy ktoś kogoś zbawił? Właśnie. Zobaczmy, że po angielsku może powiedzieć Jesus saved me and I
saved someone. In the ocean. To samo słowo. Jakoś uratowałem z wody morskiej, a Jezus nie uratował. Dlatego nam Polakom może być troszkę trudniej zrozumieć sens tego słowa, ponieważ nie możemy powiedzieć, że ratownik zbawił to od tego. Albo że ja zbawiłem kogoś, co się w wypadku na autostradzie. Te przykłady, które podałem, od razu nam odpowiadają, że zbawienie to jest tyle, co uratowanie. Zbawić, znaczy uratować. To jest trochę bardziej staropolski język i z tych kontekstów pozakościelnych już to słowo odparowało i przestało tam być używane. Ratownik nie ratuje opalających się na piasku. Ratownik nie ratuje ludzi, którzy spokojnie jadą na autostradzie. Ratuje tych, którzy są w sytuacji niekorzystnej, groźnej, destruktywnej. Tylko wtedy potrzebny jest ratownik. Czyli tylko wtedy potrzebne jest co? Zbawienie. Jeśli natomiast ile razy spojrzę do lustra, to widzę obraz i podobieństwo Boże. Ile razy spojrzę do lustra, widzę, że wszystko, co Pan Bóg stworzył, co czynia, jest bardzo dobre. No to jestem bardzo dobry. No to czy ratownik ratuje opalający się na piasku? Nie. To co właściwie Pan Jezus miałby zbawić we mnie? Skoro ja jestem bardzo dobry. Wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest bardzo dobre. No co miałby we mnie zbawić? Chyba w innych, może w tych strukturach społecznych. Albo w tych rodzicach, którzy mnie krzywdzili. To tak, ale we mnie nie. Bo wszystko, co Pan Bóg stworzył, było bardzo dobre. Słyszeliśmy te radie. Bracie, siostro, wyzwądź się do czucia winy. Jesteś Bożym stworzeniem. Słowo zbawienie, zanim użyjemy tego słowa, wymaga realistycznego zorientowania się w naszej sytuacji, a jest to sytuacja zaburzonej natury ludzkiej, czyli zniekształconej. Dopiero wtedy potrzebny jest ratunek, czyli mówimy z językiem kościelnym zbawienie. Kiedy pojawia się na początku Ewangelii Mateusza, czyli to jest sam początek Nowego Testamentu, pojawia się anioł, który Józefowi mówi, kim będzie dziecię, które ma się narodzić, to mówi tak. Maryja, twoja małżonka, porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, jest wyjaśnieniem, dlaczego takie imię. On bowiem zbawi swój lud. Zbawi, czyli wyratuje. Żeby zrozumieć, co to znaczy, trzeba mieć przed sobą obraz ludzi tonących albo poszkodowanych na autostradzie. Trzeba ratować, czyli ich trzeba zbawić. To jest pierwsza prezentacja Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza. On zbawi swój lud od jego grzechów. To jest zbawienie, logicznie rzecz biorąc, zakłada uprzednie zagubienie, albo uprzednie zagrożenie. Drugie pojęcie. Drugie pojęcie to odkupienie. To odkupienie to akurat jest słowo, którego używamy też w języku potocznym. W tym jest różne zbawienie, prawda? Zbawienia nie używamy w języku potocznym, bo tyle odkupienie owszem. Ktoś nawet może, gdybym zapytał, czy ktoś kiedyś coś od kogoś odkupił, to powiem, no tak. No, pamiętam, rower odkupiłem, co mogę odkupić, ktoś działkę odkupił. Tak. I to jest słowo powszechnie używane i tak jest też w innych językach. Słowo redemptor, tak, co brzmi po łacinie, też ma dokładnie taką samą konstrukcję jak polskie odkupić. Po łacinie jest kupić, stąd jest redemptio. Odkupienie, stąd jest jeszcze redemptor, czyli jakby kupiec, odkupujący, kupi, odkupienie. Łacinie to ma taką samą konstrukcję, stąd przeszło na mnóstwo języków. Człowiek, który coś dał, żeby coś nabyć. I to jest język biblijny. Za wielką cenę zostaliście nabyci. Dobrze, ale kiedy tak się to wypowie i na tym się skończy, to
zapomnieli, bo troszkę to wygląda na jakąś scenę, no nie wiem, ze sklepu. Bo tam no, może ktoś oddał towar do sklepu, a tam go ktoś odkupił. To tak, tak trochę może brzmieć, jakby człowiek oddał, nie wiem, swoją duszę. Nie wiem, kogo, może diabłu i teraz Pan Bóg jakoś mu odkupi, jak nie przymierzając w sklepie, dając coś za to. Dlatego musimy to pogłębić, bo o ile analiza słowa odkupienie, czyli redempcjo, jest bardzo pożyteczna, to jest dopiero pierwsze podejście. To jest bardzo skrótne podejście do tego, co rozumieli Izraelici w pierwszym wieku, kiedy słyszeli o odkupieniu. W Nowym Testamencie to słowo wielokrotnie powraca. Co tak faktycznie to słowo wywoływało w uszach i w sercu tych chrześcijan z pierwszego wieku? Otóż odkupiciel przywoływał wyobraźni chrześcijan z pierwszego wieku nie scenę ze sklepu. Absolutnie. Jeżeli już, to no, pewnie kilka scen biblijnych, ale na przykład scenę biblijną z księgi Rut. Bardzo ciekawa scena, bardzo pouczająca, która nam mówi o tym, co to znaczy odkupiciel. Co to znaczy odkupić? Księga Rut. Cała historia księgi Rut polega na tym, że pewna niewiasta Noemi wyemigrowała za granicę, a potem wraca ze swoimi synami, synowymi z emigracji z powrotem do Izraela. Czyli jak po tym okresie emigracji wracają, ale jak to z emigracji bywa, majątku nie ma, żyć trzeba, jest trudno, ale w okolicy, do której wrócili, jest niejaki Boaz, który jest odkupicielem. A co to znaczy odkupiciel? W tym systemie klanów izraelskich, takie prawo klanowe, to był człowiek, który miał uprawnienia, żeby wykupywać majątek rodzinny, także tej rodziny, do której należała Noemi i jej synowie. Jedna synowa została za granicą, druga wróciła z Noemi do Izraela. Może odkupić. I na razie to się wszystko rozgrywa na przestrzeni takiej no, merkantylnej, praktycznie chodzi o pole. I ten Boaz rzeczywiście kupuje pole. Ale na razie ktoś mógłby powiedzieć, tutaj, jak jesteśmy w sklepie. Boaz kupuje pole, ale tylko jako jedną część tego odkupienia. Dlatego, że księga Rut kończy się czym? Że Boaz Rut poślubił. Zaślubił tę kobietę, dla której odkupił pole. Odkupiciel w sensie biblijnym to nie jest tutaj ze sklepu. Odkupiciel w sensie biblijnym, w najgłębszym, to jest postać z rodziny. To jest ten, który może zainterweniować z zewnątrz, żeby zmienić sytuację wygnania, nędzy, opresji i może przyjąć do rodziny. On Boaz ożenił się z tą Rut i w ten sposób trafili do genealogii Pana Jezusa. Ale co to robić? To jest biblijne odkupienie. Ktoś, kto wkracza w życie drugiego człowieka, z jednej strony daje coś, ale z drugiej strony nie bierze tylko czegoś, tylko bierze kogoś i to bierze kogoś nie jako niewolnika. On nie kupił niewolnicy. On uważał, że to nabył w tym sensie, że nabył żonę. On nie nabył ją kupując, tylko nabył przez małżeństwo. Stał się rodziną. On stała się małżonką odkupiciela i w ten sposób weszli w genealogię Pana Jezusa i teraz rozumiemy, co to znaczy w Księdze Apokalipsy, kiedy słyszymy, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa, oblubienicą, którą nabył, słowa apostoła, za wielką cenę. Wielką cenę zostaje przez krew Chrystusa. Nie złotem i srebrem, przez krew Chrystusa.
przykład z księgi Rut, bardzo zachęcam, żeby tę księgę sobie przeczytać, jest wyjątkowo krótka, ale bardzo dobrze wyjaśniające, jakie skojarzenia pojawiają się w umyśle Izraelity, kiedy słyszy o odkupicielu. Słyszy o historii rodzinnej, o historii dołączenia do rodziny, o tym, że ten, kto jest na zewnątrz, Rut ewidentnie była na zewnątrz, nie pochodzi do zawodu Izraela, została włączona, została nabyta, odkupiona i weszła w rodzinę Bożego Ludu. To taki pierwszy sygnał pokazujący, co to może znaczyć odkupiciel, odkupienie, odkupił was, jakie niesłychane bogactwa tam się kryją. Oczywiście tych warstw znaczeniowych jest o wiele więcej, i tak tego sygnalizuje. Pierwsze sygnały podaje tego, jakie niesłychane bogactwa tam się kryją, jeśli się pójdzie do domu biblijną. To już zasygnalizowałem na mszy świętej, że pojęcie i wyjaśnianie pojęć jest wtórne. Pierwotne są rzeczywistości. Najpierw trzeba mieć sceny przed oczami, a potem można je ubierać w słowa. A sceny biblijne są takie. I to tak jak Boaz odkupił pole i nabył przez miłość, przez dar serca, nabył Rut, która stała się jego żoną, to teraz mnożymy przez miłość Bożą i to mnożymy przez wszechmoc Bożą i otrzymujemy pierwsze próby wyjaśnienia i zbliżenia do tajemnicy. Co to znaczy odkupienie? Co to znaczy ten krucyfiks, który tam w tle jest? I co to znaczy, że zapłata tego zbawienia jest w kielichu? Podniosłem kiedyś zbawienie bez imienia Pana i co to znaczy, że można przyjąć to odkupienie jako skuteczne zbawienie w sercu przez krzyż, który tutaj święty ma na sobie, żeby pokazać, że ma go też w sobie. Widzimy, że odkupienie, tak jak zbawienie zakładało sytuację zgubienia. Jeżeli obserwujemy w chrześcijaństwie erozję pojęcia zagubienia człowieka, to obserwujemy też erozję w ogóle możliwości zrozumienia słowa zbawienia. Podobnie, jeśli mamy erozję zrozumienia, że człowiek naturalny, czyli taki, jaki się rodzi, natur z naturą, z takim się urodził, naturalny, taki przyszedł na świat, że taki człowiek jest w sytuacji Rut. On nie jest w sytuacji idealnego stworzenia. Wszystko, co stworzył, jest bardzo dobre. Nie. Człowiek jest w sytuacji Rut. Jest emigrantem, który nie należy do rodziny, który nawet pola nie ma. Jest w sytuacji niekorzystnej, duchowo, egzystencjalnej, ontologicznej. I jeżeli to ucieka z pola widzenia chrześcijana, ewidentnie tak jest, to nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co znaczy słowo odkupienie. Po co w ogóle jest potrzebne? Z jakiego powodu? Dlatego najpierw realistyczna ocena sytuacji człowieka, początek Biblii, żeby móc właściwie zrozumieć i zbawienie zgubionych, i odkupienie tych, którzy są wybrańcami i należą do rodu Bożego. Odkupienie. Dopiero wtedy można zacząć rozumieć to słowo. I wreszcie usprawiedliwienie. To takie słowo typowe dla świętego Pawła. To słowo, no znowu, ono jest używane w języku potocznym, kiedy mówimy zwykle o usprawiedliwieniu. Na przykład w szkole, teraz zacząć rok szkolny. Tak? Powiedzmy, że syn ma lat, nie wiem, 8, nie poszedł do szkoły. Ale wszystko jest w porządku, bo on ma na to usprawiedliwienie, może nawet mama mu napisała usprawiedliwienie. No i tam jest napisane, że nie poszedł do szkoły, bo jest był chory. Ale chociaż tego słowa używamy w języku potocznym, to nam tak specjalnie nie pomoże. Bo kiedy święty Paweł mówi o usprawiedliwieniu chrześcijanina przez wiarę, to nie ma na myśli, że no wprawdzie nie byłem w szkole, ale byłem chory, więc to tylko wyglądało, że jestem winny.
Paweł mówi o usprawiedliwieniu, to jest w liście do Rzymian, mówi tak, mówi, że wszyscy zgrzeszyli. To nie jest tak, że możemy przynieść usprawiedliwienie mówiące, że tak naprawdę to nie zgrzeszyliśmy, to tak wyglądało. Nie. Mówi w liście do Rzymian, wszyscy zgrzeszyli i są niesprawiedliwi w oczach Bożych. A usprawiedliwienie polega na tym, że on spływa z nieba. To nie jest wyciągnięcie zaświadczenia, że jestem niewinny. To jest przyjęcie spływającego z góry zaświadczenia, że jestem niewinny. I to zaświadczenie to jest łaska. Łaska. Skuteczna łaska, która uwalnia od czego? Od winy. A jeśli uwolni od winy, to jako wtórny skutek towarzyszący, łączny skutek, uwolni też od poczucia. Poczucia winy. Poczucia. Oczywiście też odkrywa. To słuszne. Uwolni od poczucia winy, bo tracimy poczucie czegoś, czego już nie ma. Dlatego Chrystus jest też nazwany lekarzem. Nie potrzebują lekarza, zdrowi ludzie się mający. Tak? Powiedzmy, że bardzo mnie tu boli. Mam poczucie, że mnie tu boli. No pewnie, że mogę się uwolnić od poczucia, że mnie boli, łykając, nie wiem jak się nazywają te przeciwbólowe środki. Nie będzie mnie boli do jutra. I straci mi poczucie bólu. Ale to nie rozwiązuje problemu. Bo mnie tu boli, bo mam tu zapalenie. Coś tam jest, nie tam mam zapalenie. Chrystus jest lekarzem, to znaczy potrafi uwolnić od tego zapalenia i dlatego przestaje mnie boleć. Usuwa winę. Apostoł pisze, tam gdzie jest miłość, tam nie ma miejsca. Na winę chodzi oczywiście o miłość, której udzielił Pan Jezus, która jest darem usprawiedliwienia. Święty Paweł tak dużo się rozpisał na temat usprawiedliwienia, ponieważ znały z doświadczenia. No, jak mało kto święty Paweł na pewno nie mógłby powiedzieć, a tak naprawdę jestem niewinny. No ewidentnie jest winny. I nawet są rozdziały w dziejach apostolskich, 7-9, które mówią, że są, że jest winny. Chociaż lepiej było powiedzieć, mówią o tym, że winny był. Był. Bo został usprawiedliwiony. Nie ma tu różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, ale dostępują usprawiedliwienia darmo. List do Rzymian, rozdział 3, werset 24. Odkupienia darmo z łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. I to odkupienie nie jest czysto zewnętrzne, że Pan Jezus coś dał, nie wiem co, że płacił swoją mękę na krzyżu i dlatego winie jakoś tak odparte ode mnie. Nie, to jest odkupienie jak Boza, który odkupił ród. Odkupił i przyjął do swojej rodziny, bo możemy wołać, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Trzymaliśmy Ducha Świętego, w którym możemy wołać Abba Ojcze. I jest Mesjasz, Zbawiciel, jest jego oblubienica, która jest Kościół Boży, że Kościół Boży wstępujący z nieba od Boga przystrojony. Jak Panna Młoda dla swojego narzeczonego, jak czytamy księdza Apokalipsy, bo Chrystusa ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę. Narzędziem przebłagania, czyli odkupienia przez wiarę. I tym sposobem uchwycenia skutków odkupienia, czyli zbawienia, czyli sposobem dostąpienia uratowania jest wiara. Wiara. To, co potem powiedziała siostra Faustyna, Jezu, ufam Tobie. Ponieważ słowo wiara może też nabrało takich konotacji, troszkę płytszych konotacji w codziennym użytku. Dlatego siostra Faustyna, pewnie z natchnienia Bożego, wyraziła to Jezu, ufam Tobie. Bo sobie ufam, jeśli się i wiara w różnych odcieniach, ale się mieści też temperatura serca. Wierzę, ale jak wierzę? Właśnie wierzę, zawierzając siebie. Jezu, ufam Tobie, dlatego z pewnością została też ta prorokinią współczesnych czasów, bo no, naszym językiem
dzisiejszym wyraża to siostra Faustyna, co wtedy wyraził święty Paweł, że Chrystusem ustanowił Bóg narzędzie przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. I aby pokazać, że tylko On jest sprawiedliwy, czyli Chrystus, i usprawiedliwia każdego, kto wierzy w Jezusa. Skończyliśmy więc na rzeczywiście pojęciach zbawienie, odkupienie, usprawiedliwienie, ale chciałem, żebyśmy tak od pojęć, cofając się, idąc do tyłu, zrozumieli, że te pojęcia są zakorzenione w obrazach biblijnych. Pojęcia są wtórne, a sceny biblijne są pierwsze. Jeżeli te sceny biblijne mają sens tylko jako sceny z księgi, w której pierwszym rozdziałem jest Księga Rodzaju. Pierwszym rozdziałem Biblii jest Księga Rodzaju. I to cała Księga Rodzaju, nie tylko dwie kartki. Dopiero wtedy ma to wszystko sens, dopiero wtedy chrześcijaństwo staje się czytelne, dopiero wtedy te trzy słowa stają się komunikatywne i dopiero wtedy może powstać taki obraz, który nam tutaj i towarzyszy, i będzie towarzyszyć przez kolejne nasze spotkania. Tak zwany otwarty mikrofon, jakby ktoś chciał coś zapytać, coś powiedzieć, jakieś refleksje, podzielić się, to można podejść i się wypowiedzieć. Termin, który jest od początku przez reformację forsowany. I należało też zauważyć, że Luther się dopuszcza tutaj pewnego takiego semantycznego zniekształcenia tego terminu. Bo po prostu hebrajski termin, i poproszę łaciński termin justificare, to oznacza justum facere, czyli uczynić kogoś sprawiedliwym. Czyli usprawiedliwienie to nie jest właśnie tak, jak tu była mowa na konferencji, że uczeń nie poszedł na lekcję i otrzymał jakieś usprawiedliwienie i już karę, bo za to minęło, tylko w sensie biblijnym usprawiedliwienie to by było, gdyby ten uczeń zdał sobie sprawę, że zrobił źle i już następnym razem takiego błędu nie popełnił. I to jest właśnie to biblijne usprawiedliwienie. Kiedy święty Paweł mówi o usprawiedliwieniu, to mówi, to znaczy, że chrześcijanin się staje człowiekiem sprawiedliwym, który pełni czyny człowieka sprawiedliwego. Właśnie te piękne czyny, które my dosyć tak, dosyć nieprawidłowo tłumaczymy jako dobre uczynki, po grecku to są kara erga, są dosłownie piękne czyny, które jesteśmy czynić właśnie jako ludzie usprawiedliwieni. A to nie jest tak, że właśnie na różnego rodzaju sesjach ewangelizacyjnych, jak Filip i tak dalej, się pojawia obraz kogoś, kto jest winny i kto zostaje przez Jezusa formalnie usprawiedliwiony i ma ponieść karę, i ponieważ wyraził wiarę, tej kary nie ponosi, a tymczasem nie za bardzo wiadomo, co się dzieje w jego sercu, bo jeżeli byłby
według Biblii, jak mówi usprawiedliwiony, to znaczy, że wróciłby do dobrego życia, a nie tylko polega to na tym, że nie poniósł kary. To jest, to mi się wydaje niezwykle istotne, żeby prawidłowo ten termin rozumieć usprawiedliwienie, no, które no, w każdym razie w pismach reformatorów zostało przekręcone kompletnie i niestety zostało też kompletnie przekręcone przez różnego rodzaju współczesnych ewangelizatorów. Cały czas was usprawiedliwia przed Bogiem Ojcem z grzechu pierworodnego. Tak odczytuje święty Paweł. Czyli jest, czyli usprawiedliwienie jest formą zbawczą Jezusa Chrystusa. Jego czyny cały czas nas przed Ojcem, nawet teraz, aktualnie usprawiedliwiają. Bo to jest usprawiedliwienie nie rzeczonie tylko czasowe. Usprawiedliwianie przez cały czas. Tak święty Paweł akurat postrzegał. Ciągłe usprawiedliwianie, stawianie się syna przed tronem Ojca za nami i cały czas wskazywanie na mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Nie wiem, ale to z tego... To jutro się będziesz mówił. No tak święty Paweł. No dobrze, tylko że mówię... No. To Jezus usprawiedliwia, On cały czas się wstawił. Że po prostu w takim tekście karygmatycznym, jakim jest drugi rozdział listu do Efezjan, jest mowa o tym, że owocem tego usprawiedliwienia jest uzdolnienie człowieka do pełnienia pięknych czynów, których przez Boga zostaliśmy z góry przeznaczeni. To jest chyba 2:10. To jest dla mnie coś najistotniejszego. Oczywiście bez ofiary Chrystusa taka rzecz byłaby niemożliwa. Ale jak to się dzieje, to już jest inna rzecz. Ale w tym sprawie usprawiedliwienie ja widzę ten efekt, że był ktoś, kto czynił czyny złe, których wstydzić się musiał, a teraz jest, otrzymał taką moc, żeby czynić te piękne czyny, o których marzy, a których nie ma sił po prostu pełnić. Ja jeszcze widzę taki problem z relacją między odkupieniem a zbawieniem. No to już wiadomo, że Jezus nas odkupił. Natomiast słyszałem takie ujęcie perygmatu, że chyba trzypunktowo. Bóg nas kocha, Jezus nas zbawił, Jezus żyje. I teraz znika w tym perygmacie pewna postawa człowieka, chyba wiary i nawrócenia. Właśnie, czyli zbawi... Może to będzie później, nie? Ale że właśnie, że chyba nie ma zbawienia z automatu, a tutaj dzisiaj jesteśmy trochę kuszeni jeszcze z okazji tutaj tego, że się mówi dużo o Miłosierdziu Bożym, że jakby rodzi się chyba taka pułapka, że wszystko jest happy, bo skoro Pan Bóg nas kocha, chce nas wszystkich mieć w niebie, to właśnie już my nie musimy nic robić. No tak właśnie do powiedzenia, które jest echem tego, co przed chwilą usłyszałem, pewnie tajemnica kryje się w słowie wiara. Wiara. No tak, jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, do tego w
praca święty Paweł, to jest i list do Rzymian, do Galatów, do Efezjan, wiara jest uczynków, aby nikt się nie chlubił. I pewnie trzeba sobie cały czas przypominać, co to znaczy wiara i po czym mogę poznać, że rzeczywiście wierzę w Jezusa i Jezusowi. Pewnie jednym z elementów czy komponentów wiary jest nawrócenie. Dlaczego? No bo jeżeli wierzę, że Jezus jest Synem Bożym, to jakby z definicji, to jest logiczne, wierzę też w to wszystko, co powiedział. Kiedy się kończy na wiele świętego Marka i czytamy, kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony, to jest oczywiste, że uwierzy, to słowo jest w ostatnim, 16 rozdziale Ewangelia, w co uwierzy? W to, co było w poprzednich 15 rozdziałach. W to uwierzy. To wszystko uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony. To znaczy też uwierzy w samą drogę. Wejdzie na tą drogę. No jeżeli ktoś nie wchodzi na drogę, wiem, czy to jest droga, gdzie apostolski, to jest chrześcijaństwo, styl życia, mentalność, to też piękne czyny, ktoś na to nie wchodzi, to znaczy, że nie wierzy. A jeżeli ktoś nie wchodzi, tak, obrazowo mówiąc, Pan Jezus woła do mnie, tak, do grzesznika. Możesz być zbawiony, mogę cię stąd wyciągnąć, wejdź na drogę. Tu jest droga, ja jestem drogą. A ja mówię, wierzę. No to wejdź na drogę. Nie będę mówić, ja wierzę. Wystarczy, że ja wierzę, nie muszę chodzić na tą drogę. No to znaczy, że nie wierzę. Tak. Psalm 39. Zaufałem Panu, a on usłyszał głos mojego wołania i co? Wydobył mnie z otchłani bagna i postawił moje stopy na skalę. O, wierzę w to. No to Pan Jezus mówi, to daj rękę, cię wyciągnę z tego bagna. A nie będę dał ręki, ja wierzę. No to znaczy, że nie wierzę. Jakbym wierzył, to bym co? Uchwycił rękę, żeby Pan Jezus mnie wydobył. Widzimy, że wiara w sensie biblijnym z natury rzeczy obejmuje też takie rzeczywistości jak nawrócenie, a może nawet nawracanie się, bo jeżeli wiara ma trwać w życiu, to też nawracanie musi trwać w życiu, bo do tego bagna, no, czasem zdarzy się wrócić, to po czym pokazuje, że wierzę, że dalej wierzę? No po tym, że dalej wierzę, że jest drogą i że może mnie wydobyć bagnę i może postawić moje stopy na skalę. Czyli i nawrócenie, i nawracanie się, i pełnienie pięknych czynów, i cała forma życia, cały kształt życia, to się mieści w słowie wiara. I to pewnie bardzo słuszne, powoduje ta druga uwaga, żeby nie ograniczać wiary do jakiejś chwili wzbudzenia w sobie takiego przekonania, wierzę, a więc wierzę, że wierzę. Może tak być, ale w jakiej sytuacji? Może tak być w sytuacji kogoś, kto się znajduje u kresu życia. Może tak być w sytuacji tak zwanego dobrego łotra. Z tym, że dobry łot, będąc przybitym do krzyża, już nie miał przez sobą perspektywy nawracania się, to w jego sytuacji może tak być. Dlatego też na przykład zachęcamy umierających do spowiedzi, czy w niebezpieczeństwie życia, na to jest sytuacja dobrego łotra. Ale jeżeli ktoś nie jest w sytuacji dobrego łotra, to jego wyznanie wierzą rozciąga się na lata, wierzyć, tylko w jednej chwili ma wierzyć przez życie. I ci, których prowadzi Duch Boży, prowadzi drogą, ci są naprawdę synami Bożymi. Mam na imię Piotr, cieszę się, że z Wami jestem. Chciałbym powiedzieć, że chciałbym wrócić do podstaw, do zbawienia. Wiemy, że odkupienie dokonało się, usprawiedliwienie dokonało się. Więc ja się czuję zbawiony. Niech ktoś mnie poprawi, jeśli błądzę. Tak jest. Tyle? Ale to jeszcze zbawienie, to
Może tak, odkupienie rzeczywiście dokonało się, bo odkupienie jest w pełni tylko czynem Pana Jezusa. I to się dokonało. Nawet taka pieśń dokonała się na krzyżu. Ale czy można powiedzieć, że usprawiedliwienie dokonało się? Tu mam wątpliwości, czy to zdanie jest sprawozdaniem z rabinów. Zdanie, odkupienie dokonało się, to jest dobry opis, to jest dobre sprawozdanie z tego, co się stało. To nie jestem pewien, czy można to samo powtórzyć o usprawiedliwieniu. Zobaczmy, że święty Paweł nie doszedł do wniosku, że skoro Pan Jezus umarł na krzyżu, kiedy pisał list do Rzymian, to było 20 lat wcześniej, mówił, to wszyscy są usprawiedliwieni. Nie? Mówił, że usprawiedliwienie dokonuje się przez co? Przez wiarę. A wiarą ktoś może nie mieć wiary. Bo to jeżeli nie ma wiary, a usprawiedliwienie dokonuje się przez wiarę, to kto nie ma wiary, to raczej chyba co się dzieje? Usprawiedliwienie nie ma. No chyba słusznie, że nie jest usprawiedliwiony. Bo nie ma wiary. Mimo, że jest odkupiony. Mimo, że jest odkupiony. A, tak. Odkupiony jest, bo odkupienie to dokonało się, jak śpiewamy, ale jeżeli ktoś nie ma wiary, to do niego to odkupienie nie dotarło. Mówiąc tak, powracając do obrazu Boaz i Rut, to jest bardzo dobry obraz. To troszkę tak, jakby Boaz kupił to pole, rzeczywiście go kupił pole, i nawet ogłosił, no dobrze, to ja teraz żenię się z Rut, a Rut się nie stawia na ślubie. To czy ona może powiedzieć, ja nie muszę iść na ślub, bo ja jestem odkupiona. No jestem, ale oprócz odkupienia, które umożliwia stawienie się Rut na ślubie, to ona musi pójść. Jak nie pójdzie, no to ona, to czy ona może powiedzieć, ja wierzę, że Boaz mnie odkupił, to ja nie muszę iść na ślub, ja mam wiarę. A nie. Wiara się wyraża nie tylko stanem komórek mózgowych tam w środku. Wiara się też wyraża czynem. Chyba, powtórzę, że ktoś ma ręce przybite do krzyża jak dobry łot, no to on nie ma szans na żadne czyny. Chyba, że coś mówić na przykład Panie, wspomnij na mnie, gdy będzie wielkiego królestwa. Ale jeżeli ktoś jest w sytuacji rut, czyli może działać, może jeszcze mieć sceny w życiu, no to nie może powiedzieć, jestem usprawiedliwiony, tylko musi powiedzieć, że muszę sięgnąć po usprawiedliwienie. To odkupienie jest minionym, przeszłym, dokonanym faktem. Ale usprawiedliwienie dokonuje się w życiu konkretnych ludzi, którzy żyją, ale dopiero będą żyć. I w tym sensie nie można powiedzieć, że ludzie tam ogólnie są usprawiedliwieni. Ludzie tam ogólnie są odkupieni. Ale usprawiedliwieni jesteśmy ogólnie, tylko indywidualnie. Dlatego się głosi wiarę. Krygmat. Głosi się tak. Uwierz Pana Jezusa, jak mówi Paweł do tego strażnika, którego tam gnębił w więzieniu. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Logicznie, no, jak nie uwierzysz, to raczej chyba nie będziesz zbawiony. To był krygmat Pawła na strażnika idzie. Bracie, jesteś odkupiony, bo nas odkupił. Mogę nawet policzyć na palcach, ile to lat temu było. Powiedzmy, że tam 15 lat temu nas odkupił. Dlatego uwierz, a będziesz zbawiony, czyli twoje serce wpłynie usprawiedliwienie. To w tym sensie musimy używać innych zdań, mówiąc, że jesteśmy odkupieni, a innych zdań, że jesteśmy usprawiedliwieni. To są inne zdania, wypisują inne rzeczywistości. Jeszcze słowo zbawienie. Zbawienie. Ze zbawieniem jest pewien kłopot, dlatego że jest używane w różnych znaczeniach, nawet w Nowym Testamencie. To jest bardzo ciekawe. No i trudno nam poprawić Nowy Testament. Nowy Testament musi być zbawienie. Bo zbawienie to uratowanie. W pewnym sensie
Czasem takie znaczenie jest w Nowym Testamencie, że Pan Jezus po prostu zbawił świat i uratował świat. Ale z kolei w innym znaczeniu mówi się dopiero, że będziesz zbawiony w domyśle, albo nie będziesz. Przed chwilą spytałem, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Czyli widzicie, to są dwa różne znaczenia. Jakieś takie ogólna oferta uratowania świata, która właśnie już zbawił, a czymś nie oferta dla konkretnej osoby. Uwierz, zrób coś, a będziesz zbawiony. Mhm. W jeszcze jednym znaczeniu, to stało w tych poziomach, stanie czy słowo zbawienie. Super. Kiedy na przykład czytamy, noc się posunęła, dzień się przybliżył i dlatego zbawienie jest co? Bliżej nas, niż wtedy byśmy uwierzyli. To jest jeszcze trzeci poziom tego słowa. Dlatego powiedziałem, że sprawia kłopot, nie dlatego, że słowo było kłopotliwe, tylko że jest bogate. I bardzo trudno je wcisnąć w ramki, bo słowo zbawienie ma przynajmniej takie trzy znaczenia w Nowym Testamencie. Jedno, że to jest oferta dla świata. Drugie, że to jest okazja uchwycenia się go przez wiarę i wtedy spływa usprawiedliwienie. A trzecie, coś, co nastąpi dopiero ukresu. Albo ukresu mojego indywidualnego życia, albo ukresu świata. Bo noc się posunęła i zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdybyśmy uwierzyli. Czyli jak uwierzyliśmy, to było tu, a teraz już parę lat minęło, to jest już tu. Ale dalej jest w tym zdaniu, czyli akurat przyszłość. I pewnie, bo studiuję na reformację, pewnie wiele kłopotów z reformacją wynikało z tego, że głosiciele chwytali się jakiegoś jednego znaczenia słów, które są bogatsze. Na przykład słowo usprawiedliwienie albo zbawienie. I jakoś to jedno znaczenie tak eksploatowali, że nie zauważali, że w Biblii, w Słowie Bożym, te słowa są bogatsze. Jak to zwykle jest, że życie bywa bogatsze od naszych słów. Mogę pytanie? Czy takie sformułowanie, że Pan Jezus złożył okup i nas odkupił, to są synonimy? Tak, dał swoje życie na okup za wielu. Okup, zobaczmy, wszystko się odnosi do tego, kupować, okup, odkup, odkupieni, odkupicie, odkupicie, to ten, który dał okup, czyli coś nabył. Tylko bardzo ważne, że okup to nie jest scena ze sklepu, to jest scena ze ślubu. Dlaczego? Boss ożenił się z tobą. Jednak Pan Jezus, mówiąc tak, no troszkę, ożenił się z Kościołem. Tak jest w Apokalipsie. Tak? Kościół, niewiasta, oblubienica, baranka. I jest opisane uczta weselna. Prawdę mówiąc, tę wiarę, że Pan Jezus ożenił się z Kościołem, czyli że Kościół jest oblubienicą, my to powtarzamy w każdej mszy świętej. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę. Troszkę to tak zredukowane dzisiaj, także ta uczta baranka, nie bardzo wiadomo, co to za uczta, prawdę mówiąc, dawniej, bo to jest cytat biblijny, tam było z tego nakropka na dni. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na co? Na ucztę? Godów! Gody to jest starosłowiańskie słowo. Gody znaczy wesele. Gody stąd, że rody się godziły, czyli zgadzały, żeby tutaj właśnie ten młodzieniec i ta panna, to były gody, bo oni się zgadzali, żeby rody połączyły się przez ich ślub, bo kiedyś to tak klanami rozumiano. To jest usta godów, to jest usta weselna. I my to w każdej przyświętej powtarzamy. I to jest właśnie tu. To jest właśnie tutaj, w tym obrazie, że to jest odkupienie, w którym przez kielich zbawienia są gody baranka. A teraz to młody człowiek należy do kościoła, czy też do oblubienicy. To w tym sensie okup. Dlatego raz, drugi, trzeci apostoły wracają do wyjaśnienia
żeby to słowo ok tak, tak wprowadzić. Ok się kojarzy z porwaniem. Tak. Może dobrze, bo chodzi o porwanie. Chodzi o porwanie. Na tym polega historia biblijna, że zły duch Wołmusz w obrazie porwał serca. Zresztą porwał serca Adama i Ewy i ktoś musi teraz dać okup. Ale zostaliście wykupieni, czyli ktoś dał okup nie srebrem i złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. Dlatego obraz jest bardzo pomocny, jest obraz twój. Dlatego zobaczmy, że ten krzyż to nie jest tak naprawdę realistyczny krzyż. To nie jest rysunek z Golgoty. To jest krzyż z rzeczywistości niebiańskich. To jest scena ze źródła Hebrajczyków, że Chrystus zmartwychwstał i wszedł do samego nieba, ale z czym on wszedł? Ze swoją krwią. Ze swoją krwią. Dlatego ten krucyfiks jest taki no, nierealistyczny. On nawet ma kolor trochę inny. On pokazuje, z czym Chrystus wszedł do Ojca. Bo oczywiście Chrystus wchodzi do Ojca, nie przybity do krzyża, tylko wchodzi zmartwychwstały, czyli wolny, niecierpiący. Jeżeli wynosi ofiarę swojej krwi, to tej krwi nie przelewa w chwili wejścia do nieba, tylko jakby pokazuje. Ojcze, popatrz, o, przelałem krew, to w tym sensie wchodzi do nieba ze swoją krwią, dlatego mówimy, że raz tylko złożył ofiarę dla naszego zbawienia, ale też mówimy, że msza święta jest udziałem w tym, że Jezus wszedł do nieba ze swoją krwią. Dlatego msza jest ofiarą. Bo Chrystus wchodzi ze swoją ofiarą do nieba, to jest do Hebrajczyków. Właściwie jest głównie o tym. O, i to jest ten okup. Okupem jest miłość Chrystusa. To jest ten okup. To jest ta wartość, którą wnosi przed Bogiem. I tym zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Chrystusa. Podróżmy ten okup, bo w wielu słowach zrodziło się pytanie, komu? Właśnie, czyli dobrze, że pytanie pana, bo tak może teraz troszkę może tak troszkę dojrzewa. Wieczorem, rano, obecnego sobie dojrzewa, właśnie będzie jutro. Jeszcze chciałbym taką rzecz. Bo tutaj Jacek mówił słusznie na temat tego trochę reformacyjnego przesunięcia takiego, że jakby w logice reformacji Jezus okrywa nas płaszczem swojej sprawiedliwości, jakby nie czyniąc nas sprawiedliwymi, w sensie nie przemieniając, tylko upraszczam oczywiście, tylko jakby zasłaniając naszą niesprawiedliwość, tak? I rzeczywiście to jest nieco destrukcyjne, bo implikuje, że nie możemy w gruncie rzeczy się zmienić. I tak jest nauka reformacji, w zasadzie, że człowiek nie jest w stanie być świętym, nawet chrześcijanin, tak? Natomiast niepokoi mnie co innego tutaj na naszej rozmowie, jak mówimy o usprawiedliwieniu, bo z jednej strony oczywiście takiemu obrazowi reformacyjnemu muszę się przeciwstawić, ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie w ten sposób, że to jest nieprawda, bo to jest również prawda, tak mi się wydaje. Bo przecież nasze grzechy są zakryte tym płaszczem Chrystusa i to chyba implicja, tak mi się wydaje, by ta była dobra. Tylko wydaje mi się, że błąd w zredukowaniu tego wszystkiego tylko do tego, tak? Jakby w pewnym sensie wyłączeniu z usprawiedliwienia tej przemiany. To nie znaczy, że reformacja nie mówi o przemianie, bo ten tak mówi bardzo wiele o uświęceniu, przecież są kawałki uświęceniowe były w niekatolickich tych. Natomiast chodzi o sam mechanizm ten. Wydaje mi się, że musimy uważać, żeby nie zagubić mimo wszystko również tego, o czym mówił Luther, właśnie o zakryciu naszych przeszłych grzechów. Czy się mylę tutaj? Jak to? Ja tak wrócę jeszcze raz do księgi Rut. Komuś się to może wydawać przesadą, ale to jest księga, która od początku do końca wyjaśnia sens słowa goel, czyli odkupiciel. Taki klanowy odkupiciel. Czyli ten, który w klanie ma taki autorytet,
którą faktycznie może nabywać tą plemienną własność klanową i może też chodzić związki małżeńskie. I użycie tego samego słowa do Pana Jezusa oczywiście nie ma znaczenia, czy Pan Jezus będzie zredukowany do takiego klanowego odkupiciela, ale że jak zrozumiemy, kim był odkupiciel dla klanu, Goel, to my znajdziemy bramy do zrozumienia nieskończenie większej rzeczywistości, którą jest Pan Jezus. I teraz tak, co się z tego zakrycia? Dlatego, że w historii Rut jest taka scena, że ona idzie do odkupiciela, tego właśnie, który ma taki autorytet, idzie na pole, do niego oni pracowali na polach i przykrywa się jego płaszczem. To jest takie zakrycie. Jest zakrycie o tej nędzy Rut, bo ona jest biedna. Ona jest imigrantką, ona nie ma praw obywatelskich, ona jest spoza narodu, ona musi zbierać do jakiegoś fragmentu płótna, włosy pokłoduje, jest po prostu biedna, jest pozbawiona praw i nie wiadomo, jaka będzie jej przyszłość, chyba nędzna. I ten moc przyjmuje zakrytą płaszczem. Czyli jest tym, że zakrył jej stan mizerii. Czyli w tym sensie zakrycie grzechów, słabości, mizerii jest prawdą. Ale na tym się nie skończyło. No właśnie, czyli to jest coś z zakrycia grzechu, ale to jest jakiś pierwszy etap. A etap ostateczny, który jest sensem całej tej księgi, to jest ślub. Zaproszenie na ucztę godów baranka. Czyli gdyby księga się kończyła tym, że ta biedaczka, która nie ma żadnych praw tutaj, no, została przykryta płaszczem boza i w ten sposób jakoś zostało w oczach ludzkich zniwelowana jej bieda, no to już byłoby jakiś dar wydobył, ale to nie byłby ten dar, z powodu którego została napisana księga Rut. To jest tylko po drodze do właśnie do spotkania w miłości, do miłości przypieczętowanej publicznym ślubem. Tak? I to dopiero jest ukoronowanie tej historii. I warto pamiętać, że to jest fragment z genealogii Pana Jezusa. Rut jest wymieniana w genealogii Pana Jezusa w Ewangelii. To znaczy, że to jest bardzo ważna historia. Ona tłumaczy coś z tego, co to znaczy, że Pan Jezus był odkupicielem. To jest jakaś furtka, przez którą trzeba wejść, żeby zacząć to rozumieć. Czyli jak jeszcze raz użyję tej księgi, ale ja myślę, że ona bardzo wiele wyjaśnia, bo to słowo odkupiciel to słowo starotestamentowe. I jeśli nie wejdziemy w starotestamentowe znaczenia, to pozostaniemy tylko na etymologii. No, a odkupiciel to ten, co poszedł do Lombardu i odkupił komórkę, którą byś tam zasadził. No, to są za płytkie skojarzenia, żeby zrozumieć, o co chodzi. O wiele za płytkie. Musimy wejść na poziom, w którym odkupiciel staje się tym, który płaci ceną swojego życia. No, przybył do rodziny, w tym sensie swoje życie jej dał, żeby od tej pory było wspólne. To jest właśnie okup. On daje swoje życie, nasze wspólne życie. To właśnie znaczy, że Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, że z miłości przyjmuje, płaci swoim życiem, żebyśmy mogli być w jego rodzinie. To jest ten okup. Mhm. Przykład biskupa księdza na temat tego usprawiedliwienia z lekcji. Na przykład, że jakiś tam uczeń poszedł do szkoły i pani nauczycielka mu usprawiedliwiła. To jest ten jeden etap, ale ten drugi etap mi tu tak brakuje. Może źle zrozumiałam, ale że jest coś takiego, że na przykład nauczycielka może być z powołania. Czyli poza mi go można jakby tak przedstawić jako obraz samego Boga, który pragnie, żeby ten dany uczeń jednak tą klasę skończył, bo mogłoby być taka zwykła nauczyciel, który powiedział, dobra, ja się usprawiedliwiam. A mam gdzieś to, czy nie wiem, powiedzmy matematykę zdasz, czy nie zdasz, nie? Ja chcę
żebyś ty tą lekcję nadrobił, żeby ja chcę ci pomóc tą lekcję nadrobić, żebyś ty tą klasę zdał. Jeżeli dobry nauczyciel z powołania tego pragnie, to z drugiej strony też musi być ta reakcja ucznia, który powie tak, ja chcę. I to nie wystarczy, że mi tam rodzic napisze sprawiedliwienia i mam gdzieś, no nie? Ja też chcę tę matematykę poznać, bo pozytywnym tego aspektem będzie to, że dostanę piątkę i będę w następnej klasie, ale może być też ocena niedostateczna i zostanie w tej samej klasie. To zależy właśnie od tej współpracy pomiędzy mną a tą nauczycielką, czyli pomiędzy mną a Bogiem. To jest ta właśnie współpraca łaski Pana Boga i łaski mojej. To jest tak zwane to usprawiedliwienie i uświęcenie aż do samego etapu, aż do samego końca. To jedno tak mi się nasunęło teraz, żeby tak wizualnie to pokazać, no bo owszem, ja się znalazłem w tej klasie, ale jeszcze muszę ją skończyć. Muszę przejść dalej, muszę skończyć szkołę, muszę i tak dalej. Tak samo jest z życiem. Ja muszę przez nie przejść i muszę stać się bardziej doskonały, stać się bardziej święty. A w tym może mi pomóc zarówno Bóg ze swoją łaską, ze swoim darem przemienienia, jak i moim. To musi być współpraca, nie? Tak mi się wydaje w tym etapie uświęcenia, czyli od momentu odkupienia do faktycznego znalezienia się w niebie, nie? No i druga sprawa, na przykład to co mówił też Marek na temat tego przykrycia płaszczem, żeby usprawiedliwić się grzechu. Nie? Na przykład kiedyś taki ksiądz fajnie wytłumaczył, że on sobie nie wyobraża na przykład teraz w tym momencie stanąć przed Panem Bogiem w niebie, widząc na przykład, że na przykład ma dużo nienawiści do innych ludzi. Nie wierzy w to, że on nagle przyjdzie do nieba, nagle mu się to za przeproszeniem stanie, że on nie będzie miał wielkiego nienawiści. To musi być ten proces cały czas tego uświęcania, oczyszczania się z tego problemu, który ma tutaj. On nagle w niebie nie stanie się nagle totalnie święty. To jest przemiana, która jest warunkiem tego, że w tym niebie staniemy się tacy, że tych ludzi nie będziemy nienawidzić. Bo tak to staniemy w niebie przed człowiekiem, którego nienawidziliśmy na ziemi, to byłby ten sam efekt, nie? A Pan by do tego nie pozwoli, żeby tam w niebie takie sytuacje się zdarzały. To znaczy, wydaje mi się, Piotrze, że to tylko jest najważniejsza rzecz, bo właściwie co nam w ogóle potrzeba, żeby być z Bogiem w niebie w zasadzie? Jakie jest jedyny konieczny warunek? Wydaje mi się, że koniecznym warunkiem jest upodobnienie się do Boga, bo się święci, jak on jest święty, bo nie ma możliwości wytrzymania w niebie, jeżeli się nie jest święty. Oczywiście, już pomijam tutaj temat czyśćca i tak dalej, który też jest tą przemianą, ale w gruncie rzeczy nie wystarczy jakiś akt zewnętrznego przebaczenia, żebym został święty, tak? Istotą zbawienia jest moja przemiana w człowieka, który jest w stanie wytrzymać w niebie i w ogóle jest to dla niego możliwe tam być, tak? No bo inaczej nie wymiana nieba po prostu, bo co? No, nie jestem w stanie przebywać z Bogiem jego zły człowiek, tak? Paweł mówi, że warunkiem zbawienia jest wiara w zmartwychwstanie. Kto nie wierzy w zmartwychwstanie, zbawienia nie osiągnie. Jeśli chodzi o tego odkupiciela, tak zastanawiałem się właśnie, skąd pochodzi to słowo. I faktycznie to, co właśnie mówi ksiądz biskup, jest ta instytucja Boera. Pamiętam wykłady księdza Saliana o dogmatyce. On tłumaczył to tak, że Żydzi rozumieli, że kiedy głowa rodziny zostanie zamordowana, ginie ojciec, wtedy brat będzie miał prawo zająć się rodziną, pomóc tej rodzinie. Obowiązek. Słucham? Obowiązek. Obowiązek mam, tak. Nie tylko obowiązek jeszcze pomścić śmierć tego człowieka. I to jest właśnie takie porównanie do tego, że tak samo Pan Jezus jest takim pomocnikiem, który pomaga nam w momencie trudniej, prawda? Sytuacji trudnej. Ale też, kiedy zainteresowałem się tym zagadnieniem, to trafiłem na coś takiego, w ogóle instytucja Boera to była w starożytności bardzo popularna rzecz.
A była to sprawa związana z Pścicielem Krwi. Kiedy nastąpiło morderstwo nieświadome, taka osoba została po prostu wygnana. Kiedy było świadome, to ten lud po prostu był zburzony i żądał śmierci krwi. I o tym również mówi Księga Powtórzonego Prawa. Imię jest śmierci. I teraz instytucja Goela uważa, że król miał prawo bronić tego człowieka przed niebem, przed śmiercią. I Żydzi właśnie wzięli tą metaforę, że Bóg jest jakby zbawicielem, tym Goelem, który nas od tej śmierci po prostu wybawia. I myślę, że jakby ku temu takie metafory opisowe, co tam właśnie, co te słowa oznaczały w tamtych czasach. Tak, taką intencję miał ojciec Sali, ja to też po prostu pociągałem później. Myślę, że to tak jest. Myślę, że bardzo dobrze, że dołączyliśmy do tych ról, czy funkcji, czy uprawnień Goela, to jest ten właśnie odkupiciel, że dołączyliśmy jeszcze to uprawnienie, które był autorytet Mściciela Krwi. To oczywiście się odnosi do czasów, kiedy nie było jeszcze struktur państwowych i Izraelici żyli w klanach takich, w strukturach, no, gdzie nie ma króla, policji, wojska, spisanego prawa. I jakoś musi funkcjonować prawo takie intuicyjne i kto ma być wykonawcą tego prawa. To właśnie taki Goel. Dobrze, on był również odkupicielem krwi, jak podałem przykład z Księgi Rut, bo tam akurat objawił się jako taki bardzo pacyfistyczny, że tak powiem, Goel, czyli właśnie odkupił pole, że urzędu się zawodu. Ale coś z tego jest, z tego Mściciela Krwi. Bo Mściciel Krwi to było inne jeszcze uprawnienie, że jeżeli została zbrodnia, no to on stał się rodzajem policjanta. Jeżeli ma państwa, no to ktoś musi mieć takie uprawnienia kary i mógł wykonać wyrok śmierci, więc pomścić krew zabitego krewnego. I myślę, że to też jest jedno z uprawnień tego odkupiciela, którym jest Pan Jezus. Ale w zupełnie paradoksalny sposób, czyli przewyższający to wszystko, czego można by oczekiwać. Jest takie pojęcie grzechów wołających o pomstę do nieba. Ich jest 4. Wszystkie pochodzą oczywiście z Pisma Świętego. Krew Abla woła, mówi Pan Bóg do mnie, o pomstę do nieba. Głos wdów i sierot skrzywdzonych usłyszę, ty to prawdopodobnie. Nie zatrzymasz płacy robotnikowi, bo krzyk tego robotnika dotrze do mnie i głos grzechu z Sodomy dotrą do mnie. 4 grzechy, o których jest mowa, że dotrą albo dotarły do nieba, czyli grzechy wołające o pomstę do nieba. I do tego pojęcia grzechu wołających o pomstę do nieba wraca list do Hebrajczyków w 12 rozdziale, gdzie jest mowa, że krew Chrystusa woła głośniej niż krew Abla. Czyli grzechy wołające o pomstę do nieba doczekały się Mściciela Krwi. Ale Mściciel Krwi tutaj, to w takim ziemskiej rzeczywistości, z takiego jakby policjanta, to polegało na czym? To, że ja policjant pójdę i zabiję mordercę. No ale ja reprezentuję w takiej sytuacji ludzi, którzy mają takie albo inne grzechy. To teraz to następny przyjdzie mnie zabić, a dosadzić do więzienia, no bo wszyscy zgrzeszyli. I wszyscy są pozbawieni chwały Bożej. Dlatego Bóg zatroszczył się o Mściciela Krwi, ale nie takiego, który pójdzie i zabije mordercę, tylko takiego, który pozwoli się zabić przez mordercę. I krew Chrystusa woła głośniej niż krew Abla. To jest ewidentne odniesienie do przestępstw wołających do Boga i do pomszczenia, ale to nie jest pomszczenie przez zwrócenie się przeciw grzesznikowi, tylko wzięcie na siebie kary tego grzesznika. Widzimy, że tamto pojęcie odkupienia się wzbogaca. Wzbogaca, ono się robi jak kukiec.
Chrystus się przybywa. Dlatego, że to powinno przybywać. Bo skoro Pan jest odkupicielem, to na pewno takiego bogactwa nie da się zamknąć w jednej formule. Jeżeli już zamykać w formułach, to formuły będą się mnożyć. I obrazy będą się mnożyć, jak to w życiu bywa. Prawda? Tam, gdzie łącznie z osobami, z relacjami, z darami międzyosobowymi, to formuły słowne i obrazy się mnożą. Więc ten obraz mściciela jest bardzo pomocny. Ale co powiemy o mścicielu, który przyszedł i sam się poddał pomście? I prawdę mówiąc, o tym też mówi święty Paweł, kiedy mówi, że Chrystus dla nas stał się przekleństwem. Bo na mordercy ciążyło przekleństwo. Kto popełnił morderstwo, przyjdzie i się zbili do zabija. Ciąży na nim przekleństwo. A Chrystus dla nas stał się przekleństwem. Czyli kto jest mordercą, może w wierze poprosić o usprawiedliwienie, o przebaczenie swojego grzechu. Bo mściciel krwi sam przyjął zamiast niego tą karę. Właśnie, więc bardzo dobrze, że to też tam tutaj wyniknęło. A co do tego, że w niebie trudno wyczytać, jest piękna książka na ten temat Louisa C.S. Lewis pod tytułem Rozwód Ostateczny. Ktoś to czytał? Taka ciekawa książka. Mianowicie grzesznicy czekają na przystanku autobusowym na ziemi. No, jak grzesznicy tam w kolejce, tam się kłócą, się przepychają, są grzeszni, wsiadają do autobusu, a okazuje się, że autobus jedzie dokąd? Do nieba! Autobus do nieba! Na okładce jest nawet z skrzydełkami po języku nieba. Wysiadają w tym niebie, ewidentnie to są takie metafory Louisa, to ten sam, co opowieści z Narek pisał, prawda? Wysiadają z tego autobusu i co się okazuje? Że w niebie jest trudno wytrzymać. Dlaczego? Bo pasażerowie, którzy wysiedli z autobusu, nie są przyzwyczajeni do takiego stopnia rzeczywistości. Są przyzwyczajeni do życia w ułudzie, w nieprawdzie, czyli w grzechu. I zderzenie z rzeczywistością okazuje się jeszcze po prostu twarde. Na przykład, to tak to Louis oddał, główny bohater próbuje widzieć strumień. Próbuje dotknąć tego strumienia, ale strumień dla niego okazuje się tak twardy, że jego stopa nie może przeniknąć przez wodę i ten strumień go porywa i tłucze po tych brzegach, objął go. To jest za twardy, to jest za dużo rzeczywistości. A Bóg jest rzeczywistością stuprocentową. I cały morał tej książki jest taki, że żeby dobrze się czuć w niebie, to trzeba się nawrócić, to trzeba się uświęcać, to trzeba się przemienić, bo inaczej nie będziemy się nam dobrze czuć. I oczywiście, jak u Louisa, niektórzy ci pasażerowie się nawracają i zostają w niebie, już nie chcą się nawrócić. To wcale nie jest przyjemne. Nawracam. Tam skąd przyszedłem. Bo tam się dobrze czuję. Czyli do świata nienawróconego. Rozwód ostateczny. Podróż autobusem do nieba. I jeszcze przyszło mi skojarzenie związane z nauczycielką, która w tym sensie usprawiedliwia uczniów na drugim. Prawdę mówiąc, jest obraz, który podaje też święty Tomasz, kiedy mówi o sensie właśnie odkupienia, że jednym z dobrych sposobów zrozumienia odkupienia jest, że na ziemi pojawia się ktoś, kto nadrobił, a to były wszystkie braki ludzkie i przeszedł przez życie tak, jak powinien przejść, w tym sensie z reprezentantem ludzkości. Oczywiście, jak ktoś przeszedł przez życia tak, jak powinien przejść, to koniec może być tylko jeden, bo się nie spodoba w środowisku. I to się skończy. Odrzucenie, wyrzucenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, ale na drugie. Jeżeli ja jestem mścicielem krwi tych przestępców, którzy go skazali, to on swoją krew zanosi do nieba. I dlatego ci, którzy są mordercami, mogą dostąpić usprawiedliwienia, jak święty Paweł, który pilnował szat Szczepana, ale dostąpił usprawiedliwienia, bo zrozumiał, że mścicielem krwi jest Chrystus, a
ale Chrystus siebie samego odmrował za tego typu grzechy, jak grzech Szaula, który stał się skutek tego Pawła. To tak jeszcze jeden przykład, że można zrozumieć świętego Pawła tylko jako, znaczy listy świętego Pawła, jako listy autobiograficzne. Jak się je zmieni w traktaty teologiczne, to mamy kłopot. To nam się robią jakieś przepychanki, jakieś debaty, jakieś reformacje, jakieś przerzucanie się cytatami. Kiedy on pisze o usprawiedliwieniu, to ma na myśli, ja byłem wśród morderców Szczepana i popadłem pod przekleństwo prawa. A takich jak ja powinien przyszedł mściciel i go zabić. I przyszedł mściciel, który na siebie ściągnął to przekleństwo i Chrystus stał się przekleństwem dla naszego usprawiedliwienia. O, to jest dobry przykład, że uczeń nadrobił, a Jezus nadrobił te wszystkie braki. I taki nauczycielka płaci swoim życiem czy swoim czasem, żeby uczeń nadrobił, tak Pan Jezus zapłacił swoim życiem, żeby wszyscy, którzy tylko zechcą się do Niego przyznać, też nadrobili w drodze do Boga. Ja się jeszcze na sekundę wrócić do tego obrazu Boga zakrywającego grzechy. Bo we mnie to budzi taki niepokój, sprzeciw. Oczywiście ja nie myślę tak, jakby Bóg myśli jakąś swoją logiką, ale właśnie to jest logika taka pełna. Wydaje mi się, po co miałbym zakrywać grzech? Zakrywa się coś po to, żeby można było kiedyś to ewentualnie odkryć. I tutaj to jakoś do mnie nie trafia za bardzo. Owszem, tam w księdze Lud, kiedy Bóg odkrywała Lud, to jest człowiek, on może ją mógłby kiedyś też odkryć ewentualnie, gdyby na przykład nie było tego ślubu, gdyby nie mógł stwierdzić, ok, nie żenisz się, dobra, bierzemy tą szatę, to jest moja szata. No Bóg takiego czegoś nie zrobi raczej. Po co mamy zakrywać coś? To chyba nie powinniśmy za daleko wyciągać konsekwencje z obrazu, który to robi. No okej, znaczy tak ja to jakoś postrzegam, ale... To się trudne słowa. Kiedy tak czytałem właśnie świętego Pawła, to już nie potrafi się zakryciem, ale zanurzeniem. Nasze grzechy nie są zakryte, tak jakby odmywane, zanurzane. A zanurzenie, jakby te grzechy nie zakrywa, tylko te grzechy po prostu są zmyte. Tak jak Pan Jezus pisał na piasku, kiedy powiadą grzesznicę. To jest też fajna metafora. Pisał, a przyszło morze i te pisanie jakby zostało zmyte. Także to przykrycie to jest tak, myślę, że nie jest fortunne. Bo przykrycie właśnie się odkryje, czyli tym przykryje jest. A święty Paweł mówi, zanurzenie, oczyszczenie, takich metod używa. Właśnie z wodą, z sztem, łączy z sztem tak naprawdę. Łączy to z podniesieniem krwią Chrystusa, która nas obmywa, ale coś podmyje, jest czysty, nie przykryty. Każda analogia ma swoje granice, nie? Ale wydaje mi się, że tu Paweł jeszcze mocniej mówi. Mówi, że na przykład dlaczego nie podlegamy prawu? Dlaczego nie podlegamy? Bo umarliśmy. Umarliśmy z Chrystusem w chrzcie. Tak? Przez chrzest zanurzający, że zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci. Tak? I na nowo odżyliśmy, jako nowi ludzie, ale nie podlegamy prawu, ponieważ umarliśmy. I tak samo chyba jest z tymi grzechami. Jeżeli się Wam nie podoba to przykrycie, to ja bym jeszcze na obraz z tego stanu, jak już jesteśmy przy chrzcie ludzkim, czy wołom. Bo mi się to kojarzy bardzo mocno z miastem ucieczki. Nie wiem, czy znasz instytucję miasta ucieczki. Jakby taki mściciel krwi, który miał tam zabić, to taki morderca mógł uciec do takiego miasta i w tym mieście był bezpieczny. Mściciel krwi nie mógł, póki pozostawał w mieście. Mi się wydaje, że to też jest jakaś metafora Chrystusa, który póki jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy bezpieczni, tak? Jeszcze na chwilkę wrócił do tej
tej niewiasty, wobec której Pan Jezus pisał palcem na ziemi, to nam może pokazać jeszcze jeden aspekt usprawiedliwienia. Bo rozumiemy, że niewiasta została usprawiedliwiona, prawda? To zobaczmy. Sobie szybko znalazłem to. To jest Ewangelia Świętego Jana, rozdział 8. Jezus udał się na górę Oliwną, ale obrzasku zjawił się znowu w świątyni. Lud schodził się do niego. Czyli to jest jak ten dziedziniec taki najszerszy, tam gdzie można było wchodzić. No i też gdzie można było kobietę wprowadzić, czyli to jest ten taki dość zewnętrzny dziedziniec, bo one tak koncentrycznie się potem z kolejnymi ograniczeniami zbiegały w miejscu najświętszym. Ale to nie był piasek. Świątynia była sztuczną konstrukcją. To była budowla, to nie była ziemia. To był taras. No każdy może pewnie widział, albo był, albo widział gdzieś tam w telewizji. Te kamienie świątynne, które zostały, tak? To jest dość duża konstrukcja, dość wysoki mur i na górze nie ma ziemi. Znaczy nie było ziemi. Na górze była teren wykładany płaskimi kamieniami. Tak tarasowa to tam te wschodziły te dziedzińce do miejsca najświętszego. Dlaczego to jest ważne? Bo kiedy tam nie przyprowadzili kobietę cudzołożną i powiedzieli, co mamy z tym zrobić, bo w prawie Mojżesz nakazał ją kamienować, o jakie to prawo chodzi? Prawo wypisane. Pamiętamy? Na kamiennej tablicy. A czym wypisane? Palcem Bożym. Palcem Bożym. Na kamiennych tablicach wypisane palcem Bożym. To tam jest nie cudzołóż wypisane. I palcem Bożym wypisane na tablicach prawo. Co robi Pan Jezus? Wobec, kiedy słyszy Mojżesz w prawie, pisany palcem Bożym, nakazał takie kamienie, że Pan Jezus schyla się i wypisuje palce na tablicy kamiennej, na tej kamiennym gruncie, wypisuje swoje prawo. Pokazuje, że jest Synem Bożym, że Bóg wypisuje nowe prawo. I co to jest za prawo? To jest prawo, które pozwala powiedzieć niewiasto, ja Ciebie nie potępiam. Nowe prawo. Ona powinna być potępiona. Ale Pan Jezus palcem wypisał nowe prawo na tablicy kamiennej. Ja Ciebie nie potępiam. Nie wypisał tego, że tak powiem, za darmo. Zostało okupione. Tego jeszcze nie widać, bo na razie jest za wcześnie. To się okaże, że nowe prawo jest okupione krwią baranka. Że Pan Jezus na siebie wziął to potępienie. Chrystus stał się dla nas przekleństwem. Jest napisane u świętego Pawła. On na siebie wziął to przekleństwo. Ale to nie każdy mógł tak ze sobą być, tylko ten, kto ma prawo palcem Bożym pisać prawo na tablicach kamiennych. I dlatego mówię takim awansem przed ofiarą krzyża, ja Ciebie nie potępiam, bo ja zapłacę, ja Cię odkupię na krzyżu. I oczywiście mieści się w tym też i pełna wiara. Idź nie grzesz więcej, czyli idź nową drogą. To jest nie tylko zakrycie grzechów, to jest też uwolnienie od przyszłych grzechów. Czyli daje Ci też moc, łaskę, z której możesz korzystać, jeśli nie chcesz wrócić do starego życia. Właśnie, to jest jeszcze jeden obraz tego, co to znaczy odkupienie. I dobrze, bo tych obrazów jest dużo, one się wyłożą. Ja myślę, że jakbyśmy poszukali w Piśmie Świętym tych obrazów, tak się zrobi bardzo dużo. I one będą coraz bardziej właśnie wzbogacać z różnych stron. Pan Jezus, jakby korzystając z przyszłego odkupienia na krzyżu, już udzielił im usprawiedliwienie, a zbawienie, którego ona dostępuje, jest także zbawieniem, ale tylko potencjalnym, bo nie wiadomo, czy skorzysta, przypuszczamy, że tak. Zbawienia też od aktualnego grzesznego życia. Od jutra. Nie musisz wracać do tego grzesznego życia. To leży w Twojej mocy.
jesteś zbawiona. Twoje grzechy wczorajsze są usprawiedliwione, od grzechów jutrzejszych jesteś zbawiona. I tak może powiedzieć tylko ten, kto ma prawo pisania palcem Bożym prawa Bożego, czy ma autorytet, to ma uprawnienie, autorytet pisania palcem Bożym prawa Bożego na tablicach kamiennych. To jest zdanie, jeżeli się tutaj sobie wtrącę, to jest końcówka rozdziału 16 Ezechiela. Tam też właśnie Pan przemawia do Jerozolimy, która popełniła ubóstwo i mówi, wtedy ci przebaczę wszystkie twoje winy. To jest końcówka rozdziału 16. Właśnie, to jest ciekawe, to się zbiega. Jak coraz bardziej widzimy, że Biblia jest jedną długą książką. To nie jest kolekcja, tak się mówi, jest kolekcja książek biblijnych, ale to trochę wprowadza w błąd. To jest jedna długa książka. I każdy rozdział jest potrzebny, żeby zrozumieć całość. Godzina się robi późna. Tak, dwie godziny nam się zeszło, tam zegarek wskazuje. Więc ja proponuję, na dzisiaj skończmy. 8:30 jest śniadanie, piętro niżej, w sali jadalnej. I jutro cały dzień, także można dyskutować. Oczywiście jak komuś mało, to tak jak mówiłem, jest na dole taka kawiarenka, kawa, herbata, ciastka. Można siedzieć, rozmawiać. Tam gitara jakaś stała, ale to proszę raczej nie grać już o tej porze, prawda? Ale rozmawiać jak najbardziej można. Także dziękuję Wam bardzo, zapraszam 8:30 na śniadanie. Dziękuję.